Wyobrażałem sobie różne rzeczy, które mogę wrzucać na ten kanał, natomiast nie spodziewałem się, że mogę robić recenzję książek. Ale w zasadzie dokładnie ta książka, którą mam w tej chwili przed sobą, sprawiła, że zacząłem myśleć w ogóle o całym cyklu. Ponieważ naprawdę szczerze uważam, że książki są w stanie znacznie więcej nam zaoferować, nawet niż czasem filmy. Jedną z takich książek jest właśnie ta książka. Dwa słowa na temat samej książki. Enduro Downhill, kompletny rowerowy podręcznik napisany przez Arkadiusza Perina z poradami Sławka Łukasika, czyli naszego eksportowego zawodnika, wcześniej downhillu, teraz enduro. Arkadiusz Peryn to postać dobrze znana wśród w zasadzie chyba wszystkich osób interesujących się profesjonalną stroną kolarstwa górskiego. Zajmował się przez długi czas downhillem, enduro, sam startował, sam z tego co wiem wciąż startuje i to z sukcesami, a być może w takim szerszym kontekście dał się poznać jako trener techniki Maji Włoszczowskiej, czyli oczywiście naszej najlepszej kolarki górskiej. Jest to o tyle istotne, ponieważ taka metryczka moim zdaniem to już jest bardzo wystarczający powód, aby tą książkę kupić. Ponieważ mamy świadomość tego, że pisze ją osoba, która naprawdę ma spore umiejętności, bardzo duże doświadczenie i to takie doświadczenie, które zdobywała trenując ludzi takich jak ja, takich totalnych amatorów, ale również trenując tych, którzy są najlepsi na świecie. Więc moim zdaniem zdecydowanie kolejny powód za tym, żeby książkę kupić. Jest to jakby nie był podręcznik, w związku z czym mamy się z niego coś nauczyć. Można by sobie zadać pytanie, czy w ogóle można się nauczyć jeździć rowerem, czytając książkę. W tej chwili żyjemy w czasach, gdzie dużo łatwiej jest włączyć jakiś film, obejrzeć, jak ktoś coś robi na filmiku, a później popróbować samemu. W związku z czym, czy jest jeszcze miejsce na książki, podręczniki? Moim zdaniem zdecydowanie tak. I w zasadzie ta książka zdaje się być najlepszym tego przykładem. Jeśli chodzi o cenę, to nie ma ceny, bo została zdrapana, w końcu to prezent. Natomiast gdzieś tam widziałem w internecie, że w okolicach 50 zł, 40-50 zł. Dostępna jest tylko w formie booka, czyli klasycznej książki. Znaczy ja spodziewam się, że może gdzieś jest jakiś e-book, ale wątpię. Znaczy ja przynajmniej szukałem trochę, w internecie nie znalazłem. Robienie z tego audiobooka mija się z celem, to od razu mówię. Więc najlepsza forma, jaka może być, to właśnie zwykła, jak najbardziej prawdziwa, namacalna książka z papieru. Jest to książka skierowana do osób, które chciałyby poprawić swoją technikę jazdy. Moim zdaniem dotyczy ona zarówno osób, które kompletnie nie wiedzą nic na ten temat, ale również i tych, którzy już gdzieś tam coś jeździli, a po prostu chcą jeździć jeszcze lepiej, być może bardziej ekonomicznie, albo bardziej technicznie załóżmy. Być może szykują się na jakieś większe wyprawy. Wydana jest bardzo fajnie, okładka miękka, ale mimo wszystko gruba, rozkładana zarówno pierwsza strona, jak i ostatnia. Fajne rozkładówkowe zdjęcie, dobrze się z tym obcuje. Papier również moim zdaniem bardzo wysokiej jakości. Znaczy jest to jedna z rzeczy, która na mnie robi wrażenie i sprawia, że jest dużo większa szansa, że taką książkę kupię, niż jej nie kupię, jeśli coś tam w środku mi się oczywiście podoba. Jest klejona, nie wiem czy jest szyta, aż tak dokładnie Wam tego nie powiem, ale jest klejona dobrze. Mam na myśli to, że normalnie czytając ją, wiecie, rozkładając tak jak tutaj teraz czytam, żadna karteczka nigdzie nie wyskakuje. Nie, to musi być jakoś może szyte. Nie wiem, nie znam się, więc nie będę udawał. W każdym razie naprawdę dobrze jest wydana. Kolejna sprawa to ocena estetyczna i tutaj jest również bardzo dobrze. Ocena estetyczna to jest, oczywiście to jest taka, to jest moja ocena. Ja po prostu odróżniam jakość papieru od jakości jakby łamania. Mam na myśli to czcionka, zastosowane czcionki, jakieś takie patenty z cytatami, jakimiś pogrubionymi rzeczami, zdjęcia, to jak są wpasowane do wszystkiego, to jest tutaj zrobione moim zdaniem naprawdę dobrze. I to wpłynęło między innymi na to, że jak już zacząłem czytać tą książkę, to nie miałem zbyt wielkiej ochoty przerywać, ponieważ naprawdę miło się pożytkuje, znaczy konsumuje kolejne strony. I teraz tak, zdjęcia. To jest moim zdaniem w przypadku w ogóle wszystkich rzeczy związanych ze sportem jest
mistrzowsko ważną rzeczą. To jest bardzo ważna kwestia, a tutaj zdjęcia naprawdę dowożą. O, tutaj akurat Czarna Góra, jeśli się nie mylę. Natomiast ten Milky Way, byłem tam raz. W zasadzie mam nawet film, jak tam byłem. Startowałem w tym Mufflon Tracku. Więc jakbyście chcieli zobaczyć, to można. Jest zresztą dużo filmów na YouTubie, gdzie można sobie ten zjazd obejrzeć. Zdjęcia są moim zdaniem naprawdę wysokiej jakości. Część z nich jest taka normalna, czyli że jest spoko. Nie ma zdjęć złych, ale są też zdjęcia, które po prostu urywają beret, no. Albo są wyjątkowe. O, to są na przykład, to jest przykład zdjęcia bardzo fajnego. Ja uwielbiam tak zwane książki, gdzie zaczynamy tutaj kolejny dział. Widać, że zaczynamy kolejny dział. Wszystko jest czyste, estetyczne. Aż po prostu chce się tego typu książki czytać. W ten sposób łamany. Więc wielkie gratulacje dla grafika i dla osoby, która opiekowała się całym składem. Dla mnie super robota. No i dobra, kolejna rzecz, która z mojego punktu widzenia jest istotna, to jest lekkość czytania. Powiem tak, to jest, jeśli wszystko pójdzie dobrze, to będzie cykl. Mam na myśli, bo już przeczytałem kilka książek, to była pierwsza, nie ukrywam, z takich stricte sportowo-rowerowych. Przeczytałem już ich kilka i nie każdą się lekko czyta. Mam wręcz drugą książkę, którą może w kolejnym odcinku o niej opowiem. Również jest napisana, również jest to książka taka trochę szkoleniowa, ale napisana przez obcokrajowców. I ją mi się czytało ciężko, natomiast to się czyta naprawdę lekko. Mam wrażenie, jest tutaj trochę żartu, jest tutaj trochę, jest oczywiście poważnie, jest żartobliwie, jest z takim dystansem i luzem, ale jest bardzo merytorycznie. Wręcz mam wrażenie, czy czytając tą książkę, że być może to kwestia trochę tego, że brałem udział w jakichś tam szkoleniach, ale że mówi do mnie instruktor i wiem, co mówi, jestem w stanie to zrozumieć. Jeśli mam jakieś wątpliwości, powiedzmy, że stawię jakąś tezę w tekście, mam jakieś wątpliwości, okazuje się, że kilka zdań dalej wyjaśnię moje wątpliwości lub podaję jakiś argument, który jakby rozwiewa wszelkie wątpliwości. Więc książkę czyta się szybko, mi się ją czytało szybko i to jest jeden taki, można powiedzieć, minus, bo do tego stopnia dobrze ją się czyta, że trudno podejść do niej w taki stricte podręcznikowy sposób, czyli przeczytam rozdział i idę upaść na rowerze, co nie? No to jest, tutaj raczej tak nie mam, tym bardziej, że ja mam taki motyw, że czytam rano bardzo i wtedy, kiedy umysł świeży i dobrze chłonie wszystko, natomiast rzeczywiście część rzeczy mi została, tak została, a część rzeczy no pewnie będę musiał sobie przypominać w trakcie tam szkolenia, trenowania kolejnych elementów. Dlatego podsumowując, czyta mi się lekko, szybko, jest napisana fajnym, przystępnym językiem. Jeśli dużo rad teoretycznych i praktycznych od autora i sporo takich rad praktycznych, wiecie, pisanych przez kogoś, kto w tej chwili bierze udział w zawodach i to oczywiście na tym najwyższym poziomie, mam tu na myśli oczywiście Sławka Łukasika, który wypowiada się w zasadzie prawie w każdym rozdziale. O, tak w ten sposób są oznaczone akurat pytania do Sławka i zawsze odpowiedź jest bardzo praktyczna, taka punkt odniesienia, taka wartościowa. To, co jest chyba najważniejsze w przypadku książek, które mają pełnić funkcję podręczników, no to jest kwestia merytoryczności. Powiedziałem na samym początku, że brałem udział w kilku szkoleniach rowerowych, rzeczywiście, i za każdym razem instruktor był inny. Mam na myśli, że w naszym kraju jest kilka różnych szkół też osób, które powiedzmy prywatnie prowadzą tego typu zajęcia. Miałem przyjemność uczyć się jeździć, korzystając z rad kilku z nich i muszę przyznać, że mając to wszystko w głowie, to co jest napisane w tej książce, po pierwsze, oczywiście część z tych rzeczy się jeden do jednego potwierdza, inne kwestie, powiem szczerze Wam, że nawet ta książka wyjaśnia w pewnym sensie lepiej niż gdzieś tam ja miałem wyjaśnione w trakcie jednego czy drugiego szkolenia. Ale to jest kwestia zupełnie indywidualna, więc pewnie każdy będzie miał trochę inaczej. To jest też uzależnione od tego, jakie macie doświadczenie. Niemniej jednak mogę podkreślić, że jest tu bardzo dużo bardzo merytorycznych, trafionych rad i takich, w przypadku których nie ma wątpliwości, że co poeta miał na myśli. Nie, tutaj dokładnie wiadomo, co miał na myśli.
I wiemy, dlaczego miał to na myśli. Wiemy, ponieważ to przetestował wiele razy na sobie, przetestował na swoich zawodnikach, więc wszystkie twierdzenia mają tutaj poparcie w rzeczywistości tak naprawdę. Jest dużo takich odniesień bardzo praktycznych i wyjaśnień, dlaczego hamujemy tak, a nie inaczej. Dlatego w tej sytuacji hamujemy w ten sposób, a w tej sytuacji w inny. To jest bardzo ważne, ponieważ bez względu na to, czy mówimy o książkach poradnikowych, czy nieporadnikowych, czy to sportowych, czy jakichkolwiek innych materiałach branżowych, dowody słuszności są kluczem. Książka skierowana jest do osób, które chciałyby lepiej jeździć rowerem górskim lub lepiej jeździć rowerem w górach. Natomiast bez względu na to, czy to są osoby, które mają małe doświadczenie, zerowe doświadczenie, czy średnie doświadczenie, uważam, że każda z tych osób jest w stanie wyciągnąć z tej książki coś dla siebie. Tym bardziej, że takich książek na temat techniki jazdy, które w sposób bardzo obrazowy tłumaczą, jak wykonać jedną czy drugą rzecz, jest moim zdaniem nie aż tak dużo. Książka Arkadiusza Perina łączy według mnie z jednej strony tą merytoryczność, o której powiedziałem przed chwilą, z lekkością czytania, o której powiedziałem dwie chwile temu. I moim zdaniem to jest takie kombo idealne. W przypadku akurat, kiedy chcemy komuś przekazać wiedzę, być może w jakimś sensie trudną czy techniczną, ona znacznie łatwiej zagnieżdża się w naszych głowach i znacznie łatwiej kiełkuje w postaci, mam nadzieję, też oczywiście jakichś fajnych pomysłów i lepszego jeżdżenia rowerem w tym wypadku. Jeśli mowa o osobach, które nie mają żadnej wiedzy na temat jeżdżenia rowerem, to może być świetny początek. Oczywiście nic nie zastąpi instruktora stojącego z boku, obserwującego, sprawdzającego na bieżąco, czy potrafimy zastosować jakieś tam wskazówki w praktyce. No ale książka nie jest w stanie spełnić takiej roli. Chociaż w moim przypadku jest tak, że ja autentycznie nabrałem ochoty, żeby pojechać na południe i nawet nie wiem, czy Arkadiusz Peryń prowadzi jeszcze takie szkolenia, gdzie z ulicy można pójść i trochę pod jego okiem podszlifować swoje umiejętności. Natomiast jeśli tak, to ja na pewno się tam wybiorę. Jestem ciekaw po prostu, jak to wygląda w praktyce. Mam już jakiś początek, mam już jakieś, że tak powiem, wstęp w postaci przeczytania tej książki i naprawdę do tego gorąco zachęcam wszystkich, którzy się nad tym zastanawiają. Nie muszę chyba mówić, że nikt mi nie zapłacił za to, żebym powiedział tego, co mówię, no bo come on. No dobra, to było na tyle.